Głogowa, dom, w którym mieszkał Władysław Nadobny, prawnuk tego dudziarza z Ryciny dawnej. Niestety nikt już tutaj nie mieszka. Też tradycja gry, tradycja przekazu już też zanikła. No trudno, mamy zapis, dom opuszczony. Ile takich domów? Co to za instrument, wiesz? To były dudy. To są na pewno dudy, z tym, że on to źle trzymał. Nie powinien to na tym trzymać. A może to jest kozioł? Nie, a nie. Zobacz, jaką ma długą przebierkę. A to nic. A zobacz, jaki ma bąk. A czemu uważasz, że źle trzyma? No źle trzyma, bo powinien trzymać na lewym, rozumiesz, tutaj łokciu koło. A może to są takie dudy, które już dzisiaj nie występują? A może, słuchaj. A ty gleszy robisz kozły, może byś pokazał jakiegoś kozła, którego teraz składasz, to jak to wygląda? To jest też skórka już oprawiona, nie? Ta główeczka to była pierwsza główka z lat 70. To była główka ta. Bo teraz inne robię. Słuchaj, to wszystko gra. To tam jest... To jeszcze burdon z tyłu niech do kosza. Tak, czyli jest mięciutkie, brzmienie. Tak, takiej wiesz, o. Tak. Możesz grać z innymi i ich słychać, tak? No. Ta ułomność moja teraz trochę mi przeszkadza w tym, ale to nie... Ja tam się tym nie przejmuję, tym mówię raz, ważne, że żyję, a reszta będziemy tam pójść. To mi tak nie wychodzi jak powinno, bo wiadomo, że a tu jak trzeba dołożyć, nie? Jedziemy do Masanowa, do klarnecisty Ciupka, który ma lat 87. Ja twierdzę, że 5. Dopytamy. A gdzie klarnet jest? Nie. były pamięciowe? Pamięciowe, czy... pamięciowe, tak, pamięciowe. Wszystko pamięciowe. Wszystko pamięciowe. No. I to jest poderwane od tych. Tak. O tych tak. Właśnie. No. A gdzie oni tu mieszkali? A to byli u nich po zabawach, grywali tak, potem wszędzie to grywali to i... No ale u nich już nie ma, już jest wszystko. Dawna nie ma na świecie. Ile dziadek ma lat? Czy 87 czy 85? 83. Klarnet musi wyżynać, trąbka wymojać, a saksofon śpiewać. Potem wtedy jest orkiestra. A takiego oberka, takiego tria, tabaridadidida, tabaridadidida, tabaridadidida. A jeszcze bym tu dziadka spytał o tych starszych muzykantów, no. o ich muzykę, jak grali, kiedy, jakie to było to granie. No to takie granie, no tak mniej więcej, no, to inny też nie więcej, co było tak samo jak ja. Oni lepiej też nie grali ode mnie. Aha. też nie. Czy wiemy, jaką muzykę grali Sybaj Nadobny, ci muzykanci z rysunku Elizy? Oczywiście. Dlaczego? Ta muzyka zachowała się w pamięci, w przekazie rodzinnym, muzykanckiej rodziny. Zagrał ją 30 lat temu Władysław Nadobny, wybitny skrzypek z Głogowej Korażkowa. Koncert gry na skrzypcach będzie grał bowiem człowiek, którego pradziadek przygrywał niegdyś Szatanowi, a jest nim Pan Władysław Nadoblicz, Głogowa. Mam tę kasetę, spisałem utwory, możemy je zagrać. Zagraliśmy muzykę w brzmieniu, jaka była znana Fryderykowi Chopinowi. Dwa światy, świat muzyki bezimiennej i opusowej, zetknęły się w dworku w Antoninie w przyszłości. Przez to, że Chopin był człowiekiem otwartym, miała powstać nowa jakość w muzyce.